Michał Wiśniewski w Doda, Dream Show, wulgaryzmy i żarty, które mogą nie spodobać się jego wszystkim żonom. W poniedziałkowym odcinku programu Doda, Dream Show u boku piosenkarki pojawił się Michał Wiśniewski. Duet od lat zaskakuje show biznes swoim artystycznym wizerunkiem. W telewizji lider zespołu Ich Troje nie owijał w bawełnę. Czy poczuł się zbyt swobodnie przed kamerami? Michał Wiśniewski w Doda, Dream Show. Co sądzi o nim piosenkarka? W reality show Polsatu oprócz artystki pojawia się także wiele osób z jej bliskiego otoczenia, które miały wpływ na jej karierę. W ostatnich odcinkach nie zabrakło wypowiedzi Mai Sablewskiej czy byłego partnera, który ostatnio coraz częściej pojawia się w pobliżu Dody. W poniedziałkowym odcinku przed kamerą zjawił się także Michał Wiśniewski. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, jak docenia jego odwagę sceniczną, a także okazane jej wsparcie. Przed kamerami duet pozwolił sobie na wiele. Michał Wiśniewski nie wybrednie o swoim życiu prywatnym. Pomiędzy wspólnymi aktywnościami jak zjazd na linach, piosenkarz podzielił się wspomnieniami związanymi z gwiazdą reality show. W pewnym momencie nazwał Dodę suczą w związku z jej kreatywnym wystąpieniem w Sopocie. Później, gdy Michał Wiśniewski korzystał z dmuchanego pontonu przy zjeździe, doszło do jego przebicia. Szybko popisał się ciętym dowcipem w każdej sytuacji. Właśnie tak mi pękały prezerwatywy przy każdej, rzucił dla żartu. Jak Michał Wiśniewski żartował w Doda, Dream Show? Wokalista wielokrotnie wzbudzał sensacje w portalach plotkarskich za sprawą swojego życia osobistego. Liczne małżeństwa doprowadziły także do pojawienia się na świecie sporej gromadki pociech. Obecnie ma ich 6. Najstarsze dzieci Michała Wiśniewskiego są już dorosłymi osobami, a w maju 2023 roku wraz z obecną żoną, Polą Wiśniewską, powitał na świecie kolejnego syna. Choć wydaje się, że gwiazdor robi wszystko, by utrzymać dobre relacje zarówno z dziećmi, jak i ich matkami, niewybredne żarty mogą nie spodobać się byłym partnerkom muzyka. Tym bardziej, że z jedną z nich Michał Wiśniewski nadal powiązany jest zawodowo.